Dobra, do sprzedania jest kamerka SJ Cam 4000 bez Wi-Fi. Żeby się zbytnio nie rozpisywać, nagrywam ten filmik dlatego. Najpierw, co jest uszkodzone? Uszkodzone jest mocowanie od mocowania obiektywu tego, bo tu jeszcze powinno być na matrycę wchodzi taka podstawka, w którą się wkręca obiektyw i ona jest po prostu przecięta. Sama matryca jest, ma jakąś tam plamę, którą zobaczycie na nagraniach, które wam pokażę. I generalnie tutaj co? Tutaj mamy wejścia sprawne, działają. Przycisk w dół, nie ma kliku. Wszystko działa. Teraz po prostu pokażę wam, jak ją włączam. Najpierw ją włączę. Welcome. Wgrane firmware z językiem polskim. Także mamy. Teraz nacisnąłem, że w trybie zdjęć jest. Teraz powinny być wyświetlane filmy i zdjęcia. Tryb menu. Rozdzielczość. 60 fipsów jest w 720p w tym firmware'ze. Jest po polsku. Full HD jest w 30 klatkach. No i taki mamy menu. Jak mówię, przycisk w dół nie ma kliku, ale działa. HDR, wykrywanie ruchu, dźwięk, datownik, nagrywanie, rozmiar obrazu, jakość, ostrość, balans bieli, ISO, ekspozycja, wykrywanie twarzy, stabilizacja obrazu, podgląd, datownik, język, datę, time, automatyczne włączanie, dźwięk, jasność ekranu LCD, częstotliwość, obróć, car mode, licencja, numer set, usuń format, ustawienia fabryczne, wersja, wersja firmware'u jest 2014-06-16 V01. Jeszcze jest drugi firmware, który też testowałem, który był oryginalnie w tej kamerce i nie miał języka polskiego ani 720p w 60 klatkach. No, także wygląda, wszystko działa. Mikrofon nagrywa dźwięk. Odłączony jest głośniczek. Bo ją rozkręcałem i mi się urwały kabelki, ale to jest do przylutowania. Ktoś coś na się na modowaniu bez problemu to zrobi. I teraz tak, wyjdźmy sobie. Nie jestem jej pierwszym właścicielem. Kupiłem ją od gościa Solixa, który przyciął trochę w H. Pisał, że jest 100% tak sprawna. A niestety była uszkodzona właśnie ta matryca. To samo. Tą podstawkę rozwaliłem, bo kombinowałem z podłączeniem pod obiektyw. Zresztą zobaczycie, jak to wygląda, ale można taką podstawkę kupić na AliExpressie. Są chyba po 30 zł z samym obiektywem już. Ale jak ktoś jest umiejętny i ma jakieś zdolności modelarskie, to może po prostu przykleić ten tutaj gwint tam do tej podstawki. Wszystko ładnie wyszlifować i wtedy wkręcić ten obiektyw i wyregulować ostrość. No i będzie nagrywać normalnie. Tyle, że z tą plamą na matrycy, nie? I teraz tak, podepnę ją kablem USB do obiektywu. Zobaczycie, jak to będzie do tego obiektywu tutaj od mikroskopu. Zobaczycie, jak to wygląda. Kabel USB. Wskakuje kamera PC. Uruchamiam kamerę PC. I teraz włączę. Obraz, który będę wam pokazywał, tutaj mi się zamroził, bo muszę odświeżyć.
YW5607. No przedstawia się tak matryca. YW5607. Dobra. Zobaczycie, jak to wygląda. Tak, muszę ustawić ładnie. Dobra, widzicie? To jest ta płytka tutaj pod tym. Tutaj, którą Wam pokazuję. Mogę sobie regulować tutaj tym obiektywem ostrość. Widzicie? Generalnie można coś pomodzić z tą kamerką. Nie wiem. Może się przydać do samochodu, albo na rower, albo do drona. Działać działa, jak widzicie. Tylko pewnie będziecie widzieć. Ja zresztą powiększę ten obraz, żebyście widzieli to mocniej. O, coś takiego. Będzie widać na nagraniu, że jest taka plama, której tak mocno może nie widać. I to jest nagrywane w rozdzielczości 640 na 480. I tak nawet fajnie widać elementy do lutowania. Czy mógłbym lutować? No mógłbym. Odświeżanie jest w miarę szybkie. Podejrzewam, że 30 fipsów. Mniej więcej. Po HDMI jest oczywiście 60. No, tak to wygląda. Kamerka działa. Jest do zrobienia. Kto się zna, ten se zrobi. Co jeszcze Wam chciałem pokazać? Przełączę się na rozdzielczość 720p i zobaczycie, jaki jest motyw. Nie wiem dlaczego, ale się blokuje po wyregulowaniu ostrości w trybie 720p. O, widzicie? Teraz normalnie odczepiłem ją. Widać, że się rusza, ale jak przyłożę do obiektywu, obraz się zawiesza. Dopiero jak jest rozmazany obraz. Albo odchylę trochę kamerkę. To działa. Nie wiem dlaczego. Czy za dużo światła wpada i się blokuje matryca. Widzicie, zbliża i się zablokowało. I się blokuje. Im bliżej obiektywu, tym obraz się zamraża. Odchylę i działa. Tak jakby mniej światła wpadało, nie wiem. Nie kumam tego po prostu. Pierwszy raz coś takiego mi się spotkało. Nie wiem o co chodzi. Dopiero w trybie 640 na 480. Teraz się przełączę na 640. Wszystko działa normalnie. Tak, to jest 640 na 480. Muszę ustawić sobie idealnie tą dziurę. O. No i tak to wygląda. Dobra. Ja teraz ją złożę. Pokażę Wam jeszcze jeden motyw. Także mówię, to jest tutaj do przyklejania ten gwint, bo ta soczewka się wkręca tutaj w tą podstawę, która jest nad matrycą. No można to zrobić. Mi się już z tym nie chce bawić. Teraz złożę ją tak. Są trzy, dobra, tutaj dwa, tutaj jeden. Teraz założymy obudowę. Obudowa założona i pokażę Wam, jak włożę tą soczewkę. Tylko to trzeba cholernie dobrze
milimetr różnicy już mamy rozmazanie, nie? Także jak na gwincie jest, to wtedy mamy super dokładnie, możemy ustawić. Dobra, ja włączę ją. Widzicie? Jest obraz, ale no, trzeba bawić się w regulowanie. Tej odległości od matrycy tego obiektywu. Także może służyć jako kamerka na rower, do samochodu, do drona. Jak ktoś umie się bawić. Jak ktoś się pobawi z tym obiektywem tutaj. No i to by było na tyle. Opisałem wam wszystko. Uszkodzona matryca. Przycisk w dół. Nie ma kliku. Do góry ma klik. Tutaj działa wszystko. Tu działa. Dodatkowo taki uchwyt, do którego możemy sobie tą kamerkę włożyć. Nie wiem, i przykręcić gdzieś do jakiegoś statywu, uchwytu. Nie bierzecie kota worków, widzicie co było uszkodzone, jak to chodzi. 50 zł. Taką cenę bym chciał za to. Albo mogę się zamienić na kamerkę internetową, która ma minimum 720p obsługę. Dobra, kończę filmik. Pozdrawiam.